Sia lodato Gesù Cristo. Il mio compito oggi è quello di presentarvi la persona, la missione, l'opera di Fra Elia. Moim zadaniem dzisiejszego dnia jest przedstawić wam osobę, misję i dzieła brata Eli. I fenomeni straordinari nella vita di Fra Elia cominciano fin dalla nascita. Rzeczy ponadnaturalne w jego życiu rozpoczynają się już od urodzenia. Fra Elia è nato il 20 febbraio. Urodził się 20 lutego. Fra Elia è l'ottavo di una famiglia numerosa. Był ósmym, ostatnim dzieckiem wielodzietnej rodziny. Dopo qualche giorno dalla sua nascita cominciava la Quaresima. Tamtego roku, 61, kilka dni po jego narodzeniu rozpoczynał się Wielki Post. E improvvisamente Fra Elia ha smesso di prendere il latte dal seno materno. I nagle, niespodziewanie, przestał karmić się piersią matki. E non c'era verso di nutrirlo in nessun altro modo. I nie było żadnego innego sposobu, aby go nakarmić. Tutto quello che gli si metteva in bocca lo rigettava. To wszystko, co próbowano mu dać do zjedzenia, odrzucał. I genitori preoccupati lo portano dal pediatra. Zaniepokojeni rodzice zawieźli go do lekarza, do pediatry. Il quale, vista la gravità della situazione, dice: questo bambino non ha bisogno di me, ma della cassa da morto. Lekarz, patrząc na tą całą sytuację, powiedział rodzicom: to dziecko nie potrzebuje mnie, tylko trumny. I genitori mortificati lo portano a casa e lo vegliano in attesa degli eventi. Rodzice wrócili zaniepokojeni, zmartwieni do domu razem z dzieckiem i czekali dalej na wydarzenia. Naturalmente la mamma non si dava per vinta e continuava a tentare di nutrirlo in tutti i modi. Oczywiście matka nie spoczęła na laurach, tylko szukała różnych sposobów, różnych możliwości, żeby dziecko nakarmić. Passata la Pasqua, Fra Elia si attacca di nuovo al seno e rifiorisce più bello e più forte di prima. Kiedy minęła Wielkanoc, Elia przylgnął znowu do piersi, zaczął się karmić, no i zrobił się z niego piękny bobasek. Questo, dicevo, è il primo fenomeno straordinario della vita di Fra Elia, il digiuno quaresimale. To, co wam mówię, to jest pierwszy ponadnaturalny fenomen w jego życiu, czyli post Wielkiego Postu. Da quando è nato fino ad oggi, tutti gli anni Fra Elia durante la Quaresima digiuna per 40 giorni. Od tego momentu, od swojego narodzenia do dnia dzisiejszego, przez wszystkie dni Wielkiego Postu brat Elia nie je. Cioè non assume cibi solidi. Co znaczy, że nie, jego organizm nie przyjmuje pokarmu. Ma il suo digiuno non è come il nostro. Il nostro è un atto di volontà per un giorno, al massimo due. To jego post nie jest taki jak nasz, bo my możemy pościć przez jeden dzień, dwa dni w tygodniu z naszej dobrej woli. Per lui, come vi dicevo, è il corpo che rifiuta il cibo. A w jego przypadku, to co wam chcę powiedzieć, to jest to, że organizm tego nie przyjmuje i to odrzuca. Naturalmente, quando Fra Elia era bambino, questo fenomeno lo ha portato spesse volte vicino alla morte. Oczywiście, jak był dzieckiem, to ten fenomen, nikt o tym nie wiedział, co to wszystko znaczy, bardzo często już go przyprowadzał na krawędź śmierci. Diventato adulto, Fra Elia sopporta la fame in modo straordinario, senza apparente nessuna difficoltà. I kiedy dorósł, i teraz w dorosłym życiu, w jakiś sposób znosi ten post, głód tego postu, robiąc wszystkie rzeczy i czynności dnia codziennego. Quindi Fra Elia svolge normalmente tutte le sue funzioni e tutti i suoi compiti. Czyli po prostu normalnie w ciągu tego Wielkiego Postu pracuje, wszystko znosi tak, jakby się nic nie działo. L'altro fenomeno che compare nella vita di Fra Elia è l'incontro con personaggi soprannaturali.
I kolejnym takim szczególnym fenomenem w jego życiu, to się zaczynają spotkania z ponadnaturalnymi zjawiskami, osobami. Fra Elia ha 7 anni, quando vede per la prima volta gli angeli che giocano sulla sua testa. Po raz pierwszy, kiedy miał 7 lat, zobaczył aniołów, które bawiły się nad jego głową. Naturalmente lui pensava che tutti vedessero quello che vedeva lui. Oczywiście on był przekonany, że wszyscy widzą to samo, co on. E chiama la mamma per fargli vedere questo fenomeno. Więc poleciał do matki, żeby jej pokazać tych aniołów pokoju, które były. La quale invece preoccupata per le stranezze del figlio gli dà uno schiaffo e gli proibisce di fare questi giochi. Oczywiście matka była zaniepokojona tym faktem, co on mówi. Dostał klapsa i ta mu zabroniła żartować w taki sposób. Dopo qualche anno fra Elia vede per la prima volta la Madonna. I później po 3 latach zobaczył po raz pierwszy Matkę Bożą. Siamo nel pomeriggio dopo la scuola, fra Elia è in strada che gioca con i suoi amici, con i suoi compagni. Było to popołudnie, kiedy dzieci ze szkoły już powracały i na drodze grały sobie w piłkę. Quando vede una signora che si avvicina e li invita ad andare in chiesa a pregare il rosario. Kiedy zobaczył pewną panią, która się zbliżała i zapraszała ich, żeby przyszli do kościoła na różaniec. Naturalmente lui partecipa agli amici l'invito, i quali però non vedono nessuno, lo prendono in giro e continuano a giocare. Oczywiście on to zaproszenie przekazał innym kolegom, ci nie widząc nikogo zaczęli go wyśmiewać i dalej się bawili. Fra Elia va in chiesa a pregare il rosario, quando in chiesa guarda il libretto delle preghiere e riconosce quella signora, era la Madonna. Poszedł do kościoła, proboszcz mu dał książeczkę z rozważeniami różańcowymi, na okładce której rozpoznał tą kobietę, która go wzywała, żeby przyjść. Sempre nel periodo dell'infanzia, fra Elia comincia a vedere anche le anime dei defunti. Również w tym okresie dzieciństwa miał widzenia dusz zmarłych. Soprattutto di notte vanno a visitarlo, lo toccano. Questa cosa lo spaventa e fra Elia diventa balbuziente. Szczególnie te dusze wszyscy cierpiące, czy dusze zmarłych przychodziły do niego w nocy, dotykały go, budziły go, tak że po prostu z tego strachu, który go wtedy ogarniał, stał się takim gadatliwym dzieckiem. Nonostante tutti questi fenomeni straordinari, nessuno mette in dubbio la normalità di Fra Elia, nessuno si interroga su perché di tutte queste cose. I oczywiście w taki sposób wzrastał w tym swoim środowisku rodzinnym i miejsca. Nikt się nie nad tym nie zastanawiał, co się z nim dzieje. Było wszystko dla nich normalne i dla niego. Arrivata la maggiore età, fra Elia è nato nel sud dell'Italia, si sposta a Milano, al nord, per ragioni di lavoro. I kiedy ukończył 18 lat, postanowił przenieść się do północnych Włoch, do Mediolanu, aby rozpocząć poszukać pracy, bo na południu było ciężko z pracą. Dopo alcuni lavori occasionali, fra Elia diventa ufficiale di posta. I na początku szukał różnych i miał się różnych prac okazjonalnych, a później został w końcu przyjęty jako pracownik poczty. Un giorno il suo direttore gli chiede di portare un pacco al vicino convento dei Cappuccini. I kiedyś dyrektor poczty poprosił go, żeby zaniósł paczkę do pobliskiego klasztoru kapucynów. Il convento distava 10 minuti a piedi. Fra Elia si assenta dal lavoro per più di 3 ore. I klasztor był oddalony o 10 minut drogi na piechotę. Ten jak poszedł, to go nie było 3 godziny. Rientrato in ufficio viene rimproverato per questa lunga assenza. No więc jak wrócił, to sobie możecie wyobrazić, co dyrektor zrobił. Come risposta, fra Elia prende un foglio di carta e firma le sue dimissioni. A ten nic się nie odzywając, wziął kawałek papieru i napisał swoje wypowiedzenie z roboty. Entrato nel convento dei Cappuccini, fra Elia aveva capito che il Signore lo voleva lì.
ponieważ kiedy przyszedł do tego klasztoru, wszedł do klasztoru tych kapucynów, odczuł taki pokój, że zrozumiał, że Bóg go chce mieć w tym miejscu. E inizia uno dei periodi più importanti della vita di Fra Elia. Dlatego porzucił pracę, wstąpił do kapucynów i w tym momencie zaczyna się dla niego jeden z najważniejszych okresów życia. Per la sua crescita umana, spirituale, religiosa. Dla jego wzrostu duchowego, religijnego, normalnie intelektualnego. Ma soprattutto anche per i fenomeni straordinari che compariranno in questi anni. Ale również ze względu na fenomeny ponadnaturalne, które się wtedy objawiają w jego życiu. E arriviamo così a una data importante della vita di Fra Elia, l'11 febbraio 1990. W ten sposób dochodzimy do szczególnej daty w jego życiu, do 11 lutego 1990 roku. Fra Elia ha 28 anni. Kiedy kończył 28 lat. È a scuola con i suoi compagni di noviziato per studiare la liturgia. Był wtedy na lekcjach liturgiki razem z innymi nowicjuszami. Quando improvvisamente comincia a sanguinare dalla testa, dai polsi e dai piedi. Kiedy nagle, niespodziewanie, zaczyna mu płynąć krew z czoła, z rąk i z nóg. Naturalmente i padri cappuccini preoccupati lo portano al pronto soccorso pensando a un problema di salute. Oczywiście zaniepokojeni ojcowie zawieźli go do szpitala. Ma i medici non sanno spiegare che cosa sia successo, non c'è trauma, i valori vitali sono nella norma, per loro non è successo niente. Ale lekarze, robiąc badania, zrobili wszystko, nie potrafili wytłumaczyć tego zjawiska, bo wszystko było w normie. Tornato in convento sarà il frate infermiere a rivelargli il significato di quelle ferite. Caro fratello, sono le stigmate, sono un dono di Dio che devi accettare. Kiedy wrócili z powrotem do klasztoru, no bo nie miał co robić w szpitalu, dopiero brat z infermierii wytłumaczył mu, co się stało, co to jest. Powiedział mu, drogi bracie, to są stygmaty, to jest dar Boga, który otrzymałeś. Voi pensate che Fra Elia abbia fatto i salti di gioia? Czy myślicie, że po prostu on, jak to usłyszał, to skakał z radości? La sua reazione invece è stata di totale rifiuto e ribellione. Jego reakcja była całkowitym odrzuceniem i buntem przeciwko temu, co otrzymał. Entrava in chiesa, apriva il tabernacolo e gridava a Gesù Eucaristia, toglimele, toglimele. Przychodził do kościoła, otwierał drzwi od drzwiczki tabernakulum i krzyczał do Pana Jezusa, zabierz mi to, zabierz mi to. Fra Elia si sentiva espropriato della sua vita. Ponieważ czuł się, że po prostu już nie ma swojego życia prywatnego. Si sentiva all'attenzione di tutti che lo guardavano, quello che succedeva. Bo wszyscy na niego patrzyli jak na zjawisko, dlatego nie mógł też znosić tego wzroku ludzkiego, nie? Al colmo della disperazione, Fra Elia decide di togliersi la vita. Dlatego postanowił popełnić samobójstwo. Senza rivelare a nessuno i suoi progetti, le sue intenzioni, Fra Elia chiede il permesso di andare in un santuario in montagna costruito su un cocuzzolo di roccia. Dlatego poprosił przełożonych, czy może pojechać na takie chwile refleksji do pobliskiego klasztoru, który był zbudowany na skalę. Il giorno dopo va a confessarsi e dice al padre confessore, se non torno per il pranzo, non cercatemi più. I na następnego dnia, jak przyjechał, poszedł do spowiedzi i na koniec powiedział spowiednikowi, jak nie wrócę na obiad, to mnie nie szukajcie. Esce dal piazzale della chiesa, completamente, assolutamente deserto, e prende la rincorsa per buttarsi nel vuoto. Wyszedł z kościoła po tej spowiedzi, plac był puściuteńki i zaczął biec po to, żeby się rzucić w przepaść. Quando improvvisamente si sente bloccato da un ostacolo e qualcuno che gli dà uno schiaffo che lo fa rotolare per terra.
I nagle w tym swoim biegu, żeby się rzucić w przepaść, czuje, że pojawia się przed nim jakaś przeszkoda niewidzialna, która go zatrzymuje i dostaje takiego kopniaka, że po prostu koziołkuje do tyłu i ląduje przed drzwiami kościoła. Più tardi conoscerà questo personaggio che gli ha impedito il suicidio. È stato il suo angelo custode. Potem poznaje tą osobę, która mu przeszkodziła w tym popełnieniu samobójstwa. To był jego anioł stróż. Fra Elia allora rientra in chiesa, va davanti al tabernacolo e pronuncia il suo sì al Signore, sia fatta la tua volontà. Wtedy po tym upadku, po tym powrocie wraca do kościoła, wchodzi do kościoła, idzie przed tabernakulum i w końcu daje za wygraną Bogu, mówi mu swoje tak. Però fra Elia non sa che cosa il Signore voglia da lui. Ale on nie wie, co Bóg chce od niego. Non sa che cosa l'aspetta. I nie wie, co go czeka. E non sa nemmeno che cosa deve fare. I tak samo nie wie, co ma robić. Insieme con le stigmate compaiono anche altri fenomeni straordinari che caratterizzano la vita di Fra Elia fino ad oggi. Razem ze stygmatami pojawiają się kolejne, znowu następne fenomeny, które mu towarzyszą do dnia dzisiejszego. Fra Elia in convento era il frate sagrestano. On w klasztorze był bratem zakrystianinem. Avvicinandosi la Quaresima e la Pasqua, aveva deciso di fare una pulizia straordinaria della chiesa. Kiedy przybliżało się Wielkanoc, postanowił bardzo dokładnie, dogłębnie wyczyścić, wysprzątać kościół. E per pulire bene il pavimento aveva innalzato i banchi tutti verticali al centro della chiesa. I żeby dobrze wymyć podłogę, postawił wszystkie ławki w pionie na środku kościoła. Mentre sta lavorando, improvvisamente i banchi gli cadono addosso uno dopo l'altro come un domino. Kiedy myje tą podłogę, nagle ławki zaczynają się przewracać jedna na drugą, tak jak w dominie, i lecą na niego. Questa è la prima di una lunga serie di vessazioni diaboliche che Fra Elia subisce durante la Quaresima. To jest jeden z pierwszych ataków diabła, który go atakuje w czasie Wielkiego Postu. Voglio dire che durante la Quaresima il demonio lo aggredisce fisicamente. To, co wam chcę powiedzieć, że w czasie Wielkiego Postu diabeł go atakuje i znęca się nad nim w sposób fizyczny. Sono testimone diretto di queste violenze che Fra Elia subisce tutti gli anni durante la Quaresima. Jestem świadkiem naocznym tych jego ataków, tego cierpienia, tego ataku złego na jego ciało, na niego, które cierpi w czasie Wielkiego Postu. Subito dopo questi attacchi, Fra Elia riceve la visita della Madonna che gli porge un alimento celeste per sollevarlo da queste sofferenze. Po tych atakach pojawia się Matka Boża, która mu przynosi niebiański pokarm, który spożywa i staje się tak, jakby się nic nie stało, normalnie się czuje. La Madonna gli ha anche rivelato il significato di queste sofferenze ai nostri occhi assurde e del tutto gratuite. Matka Boża również mu wytłumaczyła, co to wszystko znaczy, te ataki na niego, dla nas wydające się bezsensowne. Sopportando queste violenze, tu strappi tante anime dalle mani del demonio. Ty, znosząc te cierpienia, wyrywasz bardzo wiele dusz diabłu. L'altro fenomeno ancora più straordinario che compare nella vita di Fra Elia è quello di vivere la passione del Signore Gesù durante la Settimana Santa. Innym fenomenem, który się objawił w życiu brata Eli, jest przeżywanie męki pańskiej w czasie Wielkiego Tygodnia. A cominciare dal mercoledì sera, mercoledì santo, fino al sabato nel primo pomeriggio, Fra Elia diventa una maschera di sangue dalla testa fino ai piedi. I zaczynając od środy, Wielkiej Środy po południu, do soboty po południu, staje się jedną wielką raną. E nel suo corpo
vive tutte le sofferenze che ha vissuto Gesù durante la passione. W swoim ciele przeżywa wszystkie cierpienia, które przeżył Pan Jezus podczas męki. Gesù gli ha anche rivelato il significato di questo ulteriore segno straordinario. Pan Jezus również mu wyjaśnił, co to wszystko ma znaczyć. Devi fare vedere ai tuoi contemporanei quello che io ho sofferto per loro, per i loro peccati, per la loro salvezza. Musisz pokazać twoim współcześnie żyjącym ludziom to wszystko, co ja wycierpiałem przez ich grzechy dla ich zbawienia. Da alcuni anni, il venerdì santo, Fra Elia esce dalla sua stanza per pregare la Via Crucis con tutti i pellegrini che accorrono da lui. Od 2 lat brat Elia o 15 Wielki Piątek schodzi i uczestniczy w Drodze Krzyżowej, na której są zgromadzeni wszyscy ci, którzy przyjechali tam do jego klasztoru, do Calvi. Dopo tutti questi fenomeni e anche i carismi particolari mistici che Fra Elia ha ricevuto dal Signore, Fra Elia decide di prendersi un periodo per capire quello che il Signore vuole da lui. Po tych wszystkich doświadczeniach zdecydował się wziąć sobie taki czas na rozmyślanie o tym wszystkim, co się dzieje i czego Bóg od niego chce, żąda. Lascia il convento dei padri cappuccini e si ritira a vita privata, vita nascosta. Dlatego odchodzi, wychodzi z klasztoru kapucynów i zaczyna swoje życie samotnie i w ukryciu, w świecie. Finché arriva un'altra data importante nella sua vita, il gennaio 2001. Do momentu, kiedy przychodzi kolejna data ważna w jego życiu, 6 stycznia 2001 roku. Quando Giovanni Paolo II chiude il grande giubileo del 2000, dice alla Chiesa: "Duc in altum, prendi il largo." Kiedy nasz papież Jan Paweł II zamyka wielki jubileusz 2000, daje Kościołowi zadanie: "Wypłyń na głębie." Fra Elia capisce che è arrivato il momento di iniziare la sua missione pubblica, di mettersi in gioco e di mettere a disposizione di tutti i carismi che il Signore gli ha dato. Zrozumiał, że jest to moment, w którym ma rozpocząć swoją misję publiczną. Używać tych wszystkich darów, którymi go Bóg obdarzył dla ludzi. Aiutato dai suoi amici e dai volontari, Fra Elia incontra tutte le persone senza nessuna differenza, senza fare differenze di persone, per mettere a disposizione se stesso per quelli che incontra. I wtedy zaczyna po prostu przy pomocy kilku swoich przyjaciół występować na spotkaniach dla ludzi, którzy do niego przyjeżdżają, których spotyka, żeby służyć tymi wszystkimi darami, którymi ich go Bóg obdarzył. Fra Elia si definisce pellegrino nel mondo e per il mondo. Określa się jako pielgrzym dla świata i ze świata. Fino ad oggi Fra Elia ha visitato tutti e 5 i continenti della Terra. Do dnia dzisiejszego był już na wszystkich kontynentach świata. Nel 2003, 20 anni fa, Fra Elia si è stabilito a Calvi dell'Umbria, un piccolo centro a 80 km da Roma. 20 lat temu, w 2003 roku, zamieszkuje na stałe w miejscowości Calvi w Umbrii, około 80 km od Rzymu. Ha restaurato un vecchio convento francescano abbandonato che risale alle origini di San Francesco stesso. I wyremontował, odnowił porzucony klasztor stary, będący w ruinie, franciszkański, który pamięta czasy świętego Franciszka. Lì vive con la sua fraternità che lo segue, che lui ha chiamato gli apostoli di Dio. W tym miejscu mieszka razem, żyje razem ze swoim bractwem, które założył, które nazwał apostołów bożych. I którzy z osobami, które tą samą misję spełniają, co on. E da Calvi dell'Umbria la sua missione si diffonde in tutto il mondo.
I z tego kalwi, z Umbrii, ta jego misja idzie na cały świat. Oggi è qui, in mezzo a voi. Dzisiaj jest tutaj między wami. Per pregare con voi e per pregare per voi. Aby modlić się z wami i za was. Waszych intencjach. Alla fine della Santa Messa sentirete la sua parola. Na końcu mszy świętej będziecie mogli wysłuchać jego słowa. Una parola semplice ma forte che apre i cuori. Słowa prostego, ale mocnego, które otwiera serca. Perché Dio sia al centro della nostra vita. Aby Bóg był w centrum naszego życia. Ecco, vi racconto un episodio. Teraz wam opowiem jeden epizod. Tutti vorrebbero toccare fra Elia, vorrebbero parlare con lui. Wszyscy chcieliby go dotknąć, porozmawiać z nim. Tylko ciekawie po jakiemu? No. Una volta venne da me una signora durante gli incontri di Calvi dell'Umbria. Pewnego dnia przyszła do mnie kobieta po takim spotkaniu, które się odbywa w jego klasztorze w Umbrii. La quale era andata a un incontro con fra Elia ed era tornata a casa delusa. Która była na takim spotkaniu, jak wy tutaj dzisiaj jesteście, wróciła do domu bardzo rozczarowana, bo go nie dotknęła. Perché l'aveva visto a malapena passargli davanti. Tylko go zobaczyła, jak on tam gdzieś w oddali przechodził. Ma lei invece avrebbe voluto dargli la mano, avrebbe voluto parlare con lui. Ona oczywiście chciałaby się z nim przywitać, jeszcze z nim porozmawiać, że była Włoszka, mogła. Insomma, era come se lui l'avesse ignorata. Ale odebrała to, że po prostu on przechodzi koło ludzi, tak jakby w ogóle ich ignorował, nie zauważał. Invece tornata a casa, si era accorta che tutti i problemi che voleva, di cui voleva parlare a fra Elia, piano piano si sono dissolti. Kiedy wróciła do domu, po jakimś tam też czasie, zauważyła, że te wszystkie problemy, z którymi pojechała na to spotkanie, które miała, któremu chciała poopowiadać, rozwiązały się. Era venuta da me proprio per darmi questa testimonianza e per ringraziare il Signore. I przyjechała właśnie do Don Marco, żeby mu o tym opowiedzieć i podziękować Bogu. Quindi ringraziamo fra Elia per la sua intercessione per tutti noi. Dlatego podziękujemy Bogu przez właśnie za to, że nam wysyła brata Elię, który się modli i wstawia się za nas, mi wszystkimi. Grazie per la vostra attenzione. Dziękuję wam za waszą uwagę.